Witamy, witamy w kolejnym podcaście. Znowu ze mną Ksołka jest. Dzień dobry. A dzisiaj porozmawiamy sobie, ja tak powiedziałem, że będziesz, zobaczysz później na wideo, nie? Że dzisiaj jesteś ty i od razu biorę kubek, żeby się napić, jakbym nie miał za 5 sekund gadać znowu, ale dobra. Więc tak, dzisiaj pogadam, odłożę ten kubek. Ja właśnie odłożyłam kubek, żeby klasnąć, także. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o Hidanie i Jashinizmie. Nie wiem, czy wniesiemy coś nowego, bo chyba nie za bardzo jest co wnosić nowego, ale ogólnie chyba porozmawiamy o tym, jak to wygląda na początek, a później jakieś przemyślenia z tym związane, czy na przykład, czy można by to rozbudować i takie pierdoły, więc dzisiaj na odwrót, ty zaczynasz, ty wyjaśnij, czy nie zdasz się... No może bez przesady, to ja cię może nie wrzucę na głęboką wodę, ale ja pierwsze co zapytam, bo chcę wiedzieć, czy będą różnice poglądów, czy lubisz Hidana w ogóle? To znaczy, nie mam tak, że ja bym go jakoś uwielbiał. Znaczy, on jest jako antagonista nawet spoko, ale nie jest jakoś, o, moja ulubiona postać, albo nie jest, o, moja najbardziej znienawidzona. Jest on mi tak trochę obojętny, I guess. Okej. Okay. Coś ten deseń. Czyli... A jak u ciebie? No, ja go właśnie bardzo lubię. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych antagonistów. Czemu tak myślałeś? Bo chyba na twoim kanale był filmik coś z Hidanem, z tego co kojarzę. No i był jeden part do mapa z Hidanem, ale to jakby to było takie totalnie losowe. To po prostu miałam narzucony temat i jakby od studia, dla którego robiłam mapa, więc to nie był tak do końca mój wybór. Ale ja nie wiem, czy to jest oczywiste w sensie, że Hidan by pasował do postaci, którą lubię, bo ja właśnie preferuję totalnie inne postacie, a Hidan jakoś tak... Ja się sama dziwię, że ja go lubię na przykład, nie? Aha. Ale to za co go lubisz w sumie? Za co go w sensie, wiesz co, ja ogólnie lubię raczej takie ciche, zrównoważone, inteligentne postaci w anime i nie przepadam za takimi głośnymi postaciami, a Hidan jest właśnie taką głośną postacią, która lubi sobie pokrzyczeć, nie? Tylko Naruto Uzumakiego. Nie lubię Naruto Uzumakiego. Że ten, moim zdaniem u Hidana to było tak jakoś... Nie wiem, nie było to nachalne, w sensie nie było to takie przesadne, że ta jego, nie wiem, ekspresja tak dobrze podkreślała jego postać, że pomagała podkreślić jego osobowość, a często w moich oczach takie zabiegi, że takie zabiegi jedynie jakby podkreślają idiotyzm danego bohatera, nie? A przy Hidanie totalnie nie odczuwałam czegoś takiego przy tych zabiegach. Tak. Zgodzę się z tym, bo jak sobie pomyślisz, że jest głupkowaty, to takie masz od razu synonim tego, że jest głupi, nie? No, tak, no. Trochę takie ma się wrażenie i znaczy nie powiedziałbym nawet, może też przez to, ale nie powiedziałbym, że Hidan jest jakiś 300 IQ, ale rzeczywiście ten taki krzykliwość jego i w ogóle to tak jakby do niego pasuje, nie? Jakby taka trochę psychodeliczna postać. Tak, tak, To się ładnie skleja tutaj, rzeczywiście, no. I właśnie dla mnie to było fajne w Hidanie, nie? Że to właśnie podkreślało tą jego psychodelikę, a nie to, że nie wiem, że jest kretynem po prostu, no nie? Że nie było to takie przesadzone, że nie popchało go w taką złą stronę, tylko właśnie dobrze podkreśliło jego charakter. Bo teraz mi o tym powiedziałaś, to tak nie uświadomiłem sobie tego przedtem jakby, nie? W sensie też miałem coś takiego, że głupkowato się zachowuje Naruto na przykład, to od razu wiadomo, że jakiś tam low IQ, że tak powiem, nie? I rzeczywiście z Hidanem też miałem zawsze takie wrażenie, że on nie jest zbyt mądry, ale chyba właśnie przez tą głupkowatość, przez to krzyczenie, bo jakby nie ma innych chyba takich momentów, żeś powiedział, ale on głupio zrobił. W sensie on jest na przykład bardzo pewny siebie, co można uznać taki, za błąd, można powiedzieć, w walce, nie? Można powiedzieć, że nie tyle głupio robi, co po prostu on leci na pałę tam, lecimy, bawimy się, nie ma żadnych takich, wiesz, mastermindów, to żeby to, żeby dojść do takiego momentu, czyli jak właśnie Shikamaru versus Hidan, nie? No to Shikamaru plan od początku do końca, a Hidan, dobra, nakurwiamy. Tak, i właśnie, po prostu zobaczymy, co się stanie. Hidan działa tak strasznie ekspresyjnie, nie? W sensie tak nieprzemyślanie, takie szalone jest strasznie. Deidara w ogóle podobnie działa, tak? I mnie w ogóle... Mnie się podoba, że Kakuzu robił za takiego chirurga dla Hidana, nie? I jestem ciekawa, czy Kakuzu robił za takiego chirurga, jakbym doszywał głowę na przykład. Czy robił za takiego chirurga na przykład też Deidara, jak mu ręce odpadały, czy coś tam, nie?
O, a ciekawe. Właśnie ciekawe bo jest to, to no. Podobne jest te jakby... Te szwy, które miał Deidara w rękach, no nie? Tak, właśnie ciekawi mnie, czy oni sobie to na własną rękę, czy może jednak była tam jakaś większa integracja z członkami Akatsuki. Zaraz będzie kakuzik z Deidara. Nie, bez przesady. Młody ze starym w sumie. Kakuzu najstarszy w Shippudenie znany, a Deidara chyba z 18 mi jak umarł, więc... No, 19 chyba, albo 18. Już legalny. Dobra, ale to ten, to... I to nie ja wyskoczyłam z tym pomysłem, widzowie. I to z tymi szwami, to nie wiem, ale... czekaj, o czym tu tam jeszcze... A, czy to było fajne? No, takie spoko, w sensie fajnie mu przepoczył głowę. Ja dzisiaj właśnie ten filmik swój oglądałem, żeby sobie przypomnieć trochę. I rzeczywiście ten, jakby... No nawet nie zostawało żadne blizny Hidenowi, co jest ciekawe, dlatego to trochę też jest uzasadnione, że on nie skupiał się wiesz, na planie i tak dalej, tylko na kurwio, bo on był taki pewny siebie, że on nigdy nie zginie, nie? Więc co go obchodzi? Lecimy, rozwalamy, robimy siekę. I... Co ciekawe, właśnie mówię, ja tak z Hidana mam wywalone na tą postać, na tej Deidarze mam dosłownie to samo, w sensie on jest mi kompletnie obojętny, nie ma, że ale go nienawidzę, tak dalej, nie rozumiem trochę jego fenomenu, chociaż też zauważam jego takiego właśnie, że jest trochę krzykliwy, taki pewny siebie, no podobny do Hidana, tylko że to inne umiejętności ma, to mogę trochę rozumieć, dlaczego ludzie go lubią strasznie, ale ja dla mnie to jest takie obojętne, nie? Mhm. No, i tak ja właśnie moim zdaniem do tego szalonego działania Hidena właśnie Kakuzu idealnie się jakby wpasowuje w to, no nie? W sensie oni jako team, moim zdaniem, tak. Bo Hiden z tym swoim charakterem, Kakuzu nie będący w stanie go za ten charakter zabić. I też gdyby nie Kakuzu, to Hiden pewnie szybko by przegiął z wykorzystywaniem swojej tej nieśmiertelności, nie? I łatwo dałby się pokonać, tak jak właśnie było przy walce z Asumą, gdzie kurde, zaraz mu oderwali głowę. I no gdyby tam Kakuzu nie było, no to już by było pewnie po walce i no nie mieliśmy tego na obrazie pokazane w anime, ale zapewne oni tam no nieraz pewnie Kakuzu musiał Hidenowi dupę ratować, nie? No możliwe, w sensie no to jest dużo tajemnicy, bo to wiadomo nigdy nie pokażą wielu walk. Ale no tak, no Hiden już by był rozwalony na pewno, no bo on przecież jak stracił na przykład tą głowę, to on już był unieruchomiony, nic nie mógł za bardzo zrobić, nie? Odcięty od ciała i nic nie może z tym zrobić, więc nawet jeżeli powiedzmy o nie umarłby, no to co z tego, jak i tak już by już nie mógł się ruszyć. Właśnie, więc, ja się tak zastanawiałam, czy to jest moim zdaniem na plus czy na minus, że Hiden nie mógł poruszać swoim ciałem, jak ta jego głowa odpadała, bo to by było zbyt OP, moim zdaniem, ale z drugiej strony... No, też takie zbyt proste, że wystarczy mu odciąć głowę i jest po typie, nie? W sensie, nie wiem. No. Tak, tylko to też, wiesz, takie... No, można mu odciąć tą głowę, ale z drugiej strony... No, wiesz, jak to jest z tym Naruto i w ogóle to nie jest, że... Dobra, mamy przeciwnika, pierwsze co myślimy to od razu zabić go jednym ciosem, tylko tam musi być walka i tak dalej, więc i tak się rzadko zdarzy, że ktoś ci odetnie głowę, już sam fakt, że no nie wiem jak to w Naruto jest, bo nie wiem jak było z odcinaniem głowy, na pewno było to u Hidana, u czegoś jeszcze, nie kojarzę, ale no... Ucięcie głowy w realnym życiu to jest trudny proces. Uwierzcie mi, wiem z autopsji. I tak nie, naprawdę to nie. Pozdrawiam Mugiego. Nie, żartuję. No, ale nie, gdzieś nie, na pewno w serialach tak to było zawsze przedstawiane, że wiesz, ucięcie głowy to jest trudny proces. I ludzie na przykład kilka razy próbowali, żeby uciąć. Przynajmniej takie mam informacje, nie wiem czy potwierdzone, ale domyślam się, że tak. Więc nawet jeśli, to trzeba mieć też skillsy, żeby uciąć łeb. No i tyle, no. A z drugiej strony, no, on tam solo nie walczył z Asumą, bo jeszcze tam był Shikamaru, jeszcze tam dwóch tych gości, których nie pamiętam. Więc to teamplay był, nie? Więc no tak. Inaczej prawdopodobnie po prostu Asuma by... No i tak umarł, ale przegrałby, a Hidan nawet solowałby go raczej. No i to też jest w ogóle moim zdaniem... Minusem Hidana jest walka, jak walczy z więcej niż jednym przeciwnikiem, nie? Bo Hidan, moim zdaniem, walcząc jeden na jeden, no to jest bardzo OP, zwłaszcza jeżeli ktoś, wiesz, spotyka go po raz pierwszy i nie zna totalnie jego umiejętności, bo to w ogóle też jest kwestia tego, że Hidan
jeżeli się nie mylę, jak coś tam nie popraw, ale on chyba nie składa totalnie żadnej pieczęci, żeby aktywować tą swoją umiejętność, nie? W sensie, żeby się zmienić. Pytanie w sensie, no, w tego on szkieleta. Na pewno musi zrobić tym krwią, no, krew, okrąg jedynie, trójkąt, no. I tam posmakować, czyli spożyć tą krew. Ale i wtedy chodzi mi o to, czarny. Że wiesz, w takim świecie Shinobi oni, wiesz, tak to mogą chociaż wyłapać naturę czakry z tego, jakie pieczęcie są składane, no nie? A przy Hidanie nie masz totalnie żadnej wskazówki, więc, no. Więc tak walcząc z nim po raz pierwszy, no to totalnie nie wiesz, co chłop robi, nie? Więc... To jest zabawne o tyle, że w Naruto jest po prostu tak, że Pierwszy raz widzisz przeciwnika, to jego największą zaletą jest po prostu nieznajomość technik. I jak sobie przeanalizujesz, to tak jest praktycznie zawsze. Co z tego, że wszyscy znają pieczęcie, jak nagle się okazuje, że on używa jakiegoś jutsu, którego jeszcze nikt nie widział. I tak jest z wszystkimi. Wpada ci pain. I jego największą zaletą jest to, że nikt nie wie, że wszystkie Rinnegany mają wspólny ten... wiesz, wspólny wzrok i każda ścieżka może czegoś używać i to jest największy największego zaleta, bo jeżeli ktoś wie, jak działa, to już ma łatwiej go pokonać i tak z wszystkim jest trochę, nie? No, chyba, że jesteś Naruto i robisz 1000 klonów cienia, to każdy, widząc nawet 10 raz, jest zaskoczony. Tak. No, to ten żółtowłosy, o którym wie cały świat i umie dwie techniki. Czy ciekawe, czego teraz użyję? Tak, no to jest to jest takie Naruto vibe, tak? Ale właśnie to, że Naruto i dwie techniki, to też jest dla mnie o tyle właśnie ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o tę walkę z Hidanem, a walkę z Kakuzu, że w sumie mieliśmy tam takie dwie ścieżki, w które mogło Naruto pójść. W sensie, mieliśmy walkę Shikamaru z Hidanem, która się opierała na takim logicznym myśleniu, strategii, przebiegłości, tam wiesz, to po prostu jakby walka Shikamaru, nie? Więc to już samo o sobie mówi. I mamy walkę z Kakuzu, gdzie wbija Naruto z nowym boostem aka Rasen Shuriken i rozwala wroga. W sensie spłycam, wiadomo, ale no jest to dla mnie takie odzwierciedlenie, nie? Że w jednym arku widzimy i stronę, w którą Naruto poszło, czyli boostowanie, żeby pokonać przeciwnika, a w którą ja bym chciała, żeby poszło, czyli właśnie taka strategia, nie? Znaczy, powiem ci tak, rewatchujemy teraz Naruto, tak jak gadaliśmy tydzień temu, znaczy ponad już tydzień temu, to mówiłem, że do podcastu może będę miał na 12 odcinku, będę, nie byłem, byłem na 9, zdążyłem przez chyba prawie 5 dni wtedy obejrzeć 3 odcinki, ale wczoraj chyba obejrzeliśmy 10 odcinków, dokończyliśmy cały ark z Zabuzą ja zapisuję sobie wszystko tam, co człowiek mógł nie wiedzieć, jeżeli oglądał pierwszy raz Naruto i właśnie, że teamplay jest mniej ważny. I tak sobie zapisuję to i trochę się zgryzę z sobą, bo jak się zastanowić, to on jest trochę ważny. Jest tam trochę rzeczy, gdzie jest właśnie teamplay, nie? Gdzie na przykład na wojnie jest Naruto z Sasukiem, tutaj właśnie Asuma, Shikamaru i tam w ogóle walczą z tym Hidanem i Kakuzu, oni wspólnie walczą. Tylko, i to jest spoko, tylko mam wrażenie, że to jest właśnie takie zepchnięte na dalszy plan, nie? To jest, ale i tak finalnie co się liczy. Naruto z Rasen Shurikenem, który one-shotuje dwa serca od razu za jednym po prostu za jednym zamachem, nie? Jak żeby inaczej. No i tak to wygląda, no i wiesz, ludzie się tam, nowa technika, jakoś większa, coś tam większy Rasengan, zajebiście, tylko no to może jest fajne, jak się ogląda, ale później masz takie, że to jest znowu to samo. W sensie, nie wiem, bo to zależy, czego oczekujesz trochę, nie? No tak, jak oczekujesz, chcesz oglądać rozrywkę, to cię bardziej jara walka, ninjutsu i tak dalej. Ale jak interesuje cię to anime i jeszcze chcesz mieć jakieś przemyślenia na ten temat, no to się okazuje, że to nie jest takie wcale fajne, jak cały czas ci napierdziela jakimś ninjutsu, nie? Żeby to było jeszcze fajnie użyte. I na przykład napisałem sobie taki punkcik, że Kakashi użył tego wodnego smoka, nie pamiętam jak on się nazywa, Surya, no coś tam, nieważne, na Zabuzie, gdzie go skopiował, powiedzmy, żeby zniwelować do zera tą technikę i zapisałem sobie coś takiego, że no fajnie, tylko że praktycznie nigdy to już się nie pojawi, a to jest coś super, w sensie no
używasz dwóch takich samych technik, żeby zniwelować identyczny efekt, nie? Mm-hmm. I co ja pamiętam? Na pewno było coś takiego z Kakashim, gdzie zatrzymał właśnie przy Kakuzu, przy walce tej ostatecznej. Mm-hmm. Zrobił też, Raitona użył na Raitonie, żeby zniwelować. I pamiętam, że na wojnie było, gdzie Tobi chyba, ale ten Guru użył pięciu żywiołów i Hiruzen też użył pięciu żywiołów, żeby zniwelować to. Nie wiem, czy było więcej momentów takich. To jest takie... Jeszcze chyba było, jak była walka Sasuke z Itachim, to oni tam kulami ognia oboje w siebie, a, nie? Tak, rzeczywiście. No było. I to jest coś takiego, gdzie zaczyna się coś, Kishimoto coś mówi, ale on, mam wrażenie, on leciał coś typu, no dobra, to ja sobie zrobię anime, trochę zarys, ale będę w trakcie wymyślał różne rzeczy. I tam jest, czekaj, tam już chyba w pierwszym odcinku jest plot hole w Naruto, czaisz? Jak w pierwszym odcinku, jak w pierwszym odcinku jest plot hole, bo było powiedziane, że Naruto skończył ten, nie zdał dwa razy w akademii. No. A jest w tym samym wieku, co reszta. W tym samym wieku, a no to tak. Co chyba, jest, że to chodziło, nie? O jakiś egzamin niezdany, no ale w sensie nie pamiętam. No ale to w takim razie Naruto powinien być bardziej OP niż reszta, tak? I bo już podchodził dwa razy do egzaminu, a co, nie podchodzi? Czyli co, Sasuke nie zdał poprzednich dwóch egzaminów, czy dopiero teraz wszedł do akademii? Więc to jest, wiesz, takie wymyślenie na poczekaniu. I to jest akurat bardzo... W sensie, mam na myśli, że tak jak masz, wiesz, po prostu sprawdzian w szkole, nie? To, że może nie zdał dwóch egzaminów takich po prostu gdzieś tam w środku roku na zasadzie i... A nie, że nie zdał całego roku. Czy było powiedziane wprost, że nie zdał roku? Znaczy, to wiesz, jeszcze jest kwestia tłumaczenia, ale domyślam się, tak. W sensie, to raczej wychodziło z tego, że po prostu on jakby nie dostał rangi genina, bo nie zdał dwa razy już, nie? Jakby dwa lata oblał. No witamy w świecie Naruto. Tak. A wracając do Hidana. Wracając do Hidana. Coś tam mówiliśmy o nim. Coś tam było. Jeszcze no, w ogóle. Ale nie, no mów. A, bo już chciałam wrócić do Hidana po prostu. Nie wiem jak ty. Wracaj, bo ja nie miałem takiego bardzo konkretnego tematu. Tak, bo Hidana kiedy poznajemy? W walce z Yugi to bodajże, prawda? On się pierwszy raz pojawia. Ale to jest dosłownie chyba odcinek albo dwa odcinki przed tym, jak on będzie walczył za sumą. Także no, można powiedzieć walka za sumą. No tak, ale jakby... Tak. Mnie w ogóle boli ta walka z Yugi, to że my jej prawie w ogóle nie widzieliśmy, bo masz Czonka Akatsuki, masz Jinchuriki dwuogoniastej bestii i to mogłaby być naprawdę dobra walka i widzieliśmy z niej, w sensie wiedzielibyśmy z niej wiele więcej na temat zdolności Hidana, a też sama Yugi to wydaje mi się być bardzo ciekawą postacią i ja żałuję, że nie widzieliśmy jej w anime. Tak za życia praktycznie w ogóle, nie? I że ta walka została tak pominięta, znaczy, totalnie opluta. To już lepiej zostać trochę taką niewiadomą i chociaż pograć w całości tą walkę, ale, bo ja też to tak wypunktowałem gdzieś i ludzie mi mówili o tym, dlaczego tak jest i rzeczywiście mogą mieć rację, bo to musiała być ta tajemniczość, nie? Skoro Kishimoto wiedział, no bo to był żeby odcinek do Asumy jakby było. Tak, żeby nie wiadomo było, jak Asuma umrze, żeby to było zaskoczenie, że oni próbują to wydedukować, a nie my jako widz wiemy już, jak on działa i mówimy, ale ty jesteś głupi, dlaczego ty nie wiesz, nie? Więc to było coś takiego typu, o, patrzcie, jakoś Mototabi, potężny ten, ale on tutaj nie żyje, ale żyje, co jest grane? I bardziej chyba o to chodziło. Ale... Tak jak ja mówiłem, oni mogli to zrobić inaczej, bo to chyba gadaliśmy z Nekonem w podcaście o właśnie Jinchuriki. Mm-hmm. No, był taki, I guess, a może nie? Nie pamiętam. W każdym razie mogli zrobić coś takiego, że no przecież lecieli z fillerami albo z jakimiś wspominkami. Mogli zanimować całą tą walkę jakby, nie? Gdzieś tam, no, gdzieś tam nawet w fillerach, na wojnie czy coś. W kanonie, tak. Potem, tak. Czy jak były te dwa odcinki, czy tam trzy... Jak Obito, czyli Tobi jeszcze z Rinneganem i Sharinganem wskrzesił tych Jinchuriki i walczyli z Killerem Bee i Naruto, no to tam na przykład było, że z Utakatą miał jakieś wspomnienia, trochę było z Roshim i też Roshi, mimo tego, że już wiedzieliśmy, jak wygląda, widzieliśmy, że istnieje chyba? Tak mi się zdaje, to też ta walka była tak ucięta, w sensie on był już, o dobra, walka z Kisame, to on robi potężny wodospad, już koniec, już trzyma go na samochodzie, koniec walki, nie? Tak samo mogli po prostu zanimować całą dosłownie walkę, jako taka po prostu retrospekcja, a nie wrzucać cztery razy czy trzy razy te same urywki z dzwoneczkami Minato i jego teamu.
To jest po prostu zabawne, no, nie? No, to tutaj się zgadzam akurat, bo kurczę, no, nie wiem, dla mnie to było takie trochę niefajne, że on tutaj niby tak pokonał, wiesz, Jinchuriki, dwuogniastej bestii, a potem miał problem, żeby poradzić sobie tam z paroma osobami z Konohy, no nie? Gdzie moim zdaniem Asuma na przykład nie był jakoś super wybitnym Janinem, no. Że nie był jakiś tam jeden z najlepszych z wioski, a no, nie wiem, wydaje znaczy, mi się, że... jednym z najlepszych, jeżeli patrzymy pod względem Janinów, to nie miał zbyt wielkiej konkurencji, no, to może był, tak. Ale no on miał trochę swoich rzeczy, bo miał to, wiesz, natchnienie tej broni swoją czakrą czy coś, ona była strasznie ostra, to jakby najbardziej, to jest spoko, ale to na pewno nie jest tak mocarne jak, nie wiem, chociażby Gai, Kakashi i inne postaci, nie, no nawet i, Shikamaru, szczerze mówiąc. No i właśnie chodzi mi o to, że wiesz, że moim zdaniem Hidan miał zbyt duży problem z tą grupką z Konohy w porównaniu do tego, że tak o sobie rozwalił dwuogniastą bestię, no nie? Gdzie właśnie Yugi, to z tego co kojarzę, to tam było pokazane, że ona jakby w całości się, że ta dwuogniasta bestia tam w całości jakby z niej wyszła, tak. No nie? No, no to moim zdaniem no, przez to, że jakby nie widzieliśmy tej walki i nie wiemy, czy w ogóle tam Kakuzu pomagał w trakcie tego starcia, no to tak trochę to było dla mnie takie naciągane, że tutaj tak sobie poradził, a tutaj sobie tak nie może poradzić. Hop. Co zabawne, to jest już druga sytuacja, bo jeszcze nie wiem, czy właśnie to chyba były dwa odcinki przed walką z Asumą, gdzie oni właśnie pokonali Yugi to Ni, ale jeszcze pokonali kolegę Asumy, z tego Whistola takiego. To znaczy to chyba nawet nie był kolega, tylko to był chyba jego mistrz jakiś, no nie? W tej świątyni, że Asuma nie tam... pamiętam, czy to był jego mistrz, ale wiem, że na pewno obydwoje byli kiedyś w jakimś takim teamie, mm-hmm. I nie pamiętam tego teamu. Oni na pewno byli też chyba w księdze Bingo. No tak, bo przecież on po to poszedł, nie? No żeby tak, hajs tak, zarobić. Tak. Więc tam też było coś takiego, że Hidan jakby walczył, a Kakuzu udostępnił mu możliwość wejścia tam, bo użył jakiegoś tam Dotona na rękę, rozwalił te drzwi i elo, jesteśmy, nie? No. I znowu było pokazane, że jakby Hidan go zabił i tyle. I nie wiadomo w ogóle było nic o Kakuzu. W ogóle Kakuzu to jest i tak milion razy bardziej opluty niż Hidan, nie? No. Pod względem tego, co o nim mówiono, a tego, co nam pokazano, bo nie pokazano prawie nic. Akurat straszna szkoda, bo dla mnie naprawdę akurat ten duet Kakuzu-Hidan to jest moim zdaniem najciekawszy z całego Akatsuki, w sensie, no tak dla mnie personalnie, nie? I dlatego mnie to tam trochę kłuje w serduszko, że zostali tego pluci. Chyba tak, bo w sensie, no, Itachi i Kisame byli bardzo dobrze przedstawieni po prostu, mm-hmm, nie? Więc tutaj nie było trzeba nic więcej. Tak, tak. Sasori i Deidara... Czy było coś więcej? Trochę Sasori też został opluty, w sensie on umarł od Sakury, no. ale już chodzi o to, że on jakby potęga w ogóle marionetkarzy jest taka, no, jest słabo odczuwalna, mam wrażenie, nie? No, w sensie, też tak uważam. Z perspektywy widza. I tak samo jest na przykład Kakuzu. Wiem, że mało osób go w ogóle lubi i jakby wiem dlaczego, nie? No bo on jest... średnio pokazany, dopiero jak się z nim zainteresujesz, ja też mam zamiar zrobić kiedyś tam o nim odcinek taki obszerniejszy z całą jego historią, to się okazuje, że to był kozak totalny, ale i tak zginął od razu Shurikena. Zaraz ten ktoś mi powie, bo to próbujesz wyjaśnić, że fabuła i tak dalej. Tylko takich momentów jest mnóstwo fabularnych momentów w Naruto, że ktoś umiera, czy nie umiera, albo umiera, bo powinien lub nie powinien, nie? Także... Nie, no przecież nie mógł umrzeć od razu ze Shurikena, bo Naruto nikogo nie zabił przez całą serię. Tak, no tak. Coś tam zrobił. Nie wiem, co zrobił. Nie ucucił, tylko... No jak Pokémony, Feints i tyle. Jest omdlały i nic tak. Nie można zrobić z nim, i takie nie? Trzy gwiazdki nad głową latają. Zespół Hidan i Kakuzu znowu błysną. I w dziurze. Dobra. Tak, także wracając do Hidana... To rzeczywiście no to i ta głupkowatość, i te skillsy były bardzo OP, no tylko że problem w tym, jak w walce na jeden, że no, jeżeli Hidan żyje i wygrał, znaczy, że ta osoba nie żyje. Prawdopodobnie, w sensie może przeżyć, nie? Ale raczej nie żyje, więc nie ma jakby powiedzieć komu dalej, że o, ten ma takie i takie umiejętności. Problem w tym, że jeżeli ktoś go nie złonshotuje, i on jakkolwiek go zrani,
to już jest pozamiatane. Bo jak to jest z Naruto? W sensie w normalnej walce to wiadomo, ktoś by dalej atakował, zanim on zrobi sobie krąg. Ale nie, tutaj wiesz, oni już poczekać muszą, zrób sobie chłopie krąg, zobaczymy co potrafisz i zdążysz mnie zabić, nie? Także tak to działa, no, nie tylko w Naruto, umówmy się, w wielu bajkach, produkcjach, wszystkiego, w serialach, wszędzie tak działa. Więc no, to jest taka no, broń, gdzie wystarczy tylko kogoś zranić i już przegrywasz, nie? Więc to jest bardzo, no, bardzo tak, OP. Dodatkowo no, Hidan jednak jest zwinny, nie? I bardzo dobrze włada tą swoją bronią. Tam z szybkością może nie najlepiej tak, u niego no, było, ale tak to był zwinny i tą bronią dobrze władał. Także no, ciężko było nie dać się zranić, no nie? Zwłaszcza jak jeszcze walczysz z tym pierwszy raz i nie masz świadomości, że raz się dasz zranić, to jest po tobie tak naprawdę, nie? Tak, no, no, no jak masz, wiesz, zawsze masz świadomość. Głupi przykład. Jeżeli Hidan by był w pierwszej walce zamiast Zabuzy, to Kakashi by nie żył, bo Kakashi celowo dał się zranić, żeby zmylić Zabuzy na przykład, nie? Mm-hmm. I teraz zakładamy, że zrobił to samo z Hidanem. To nie już żyje. Kakashi nie żyje. No tak. To już nie Kakashi nie żyje i tak, bo wiesz, na początku było taktyka i w ogóle, no to załóżmy, że ktoś właśnie celowo daje się zranić, żeby ktoś tam myślał, o, ale sobie nie radzi, albo że Kakashi wziął po prostu krew z siebie specjalnie, żeby psy przywołać, no to jak zakładamy taką samą sytuację, no to on jest w stanie praktycznie każdego pokonać, nie? Chociażby, wiesz, chcesz tak taktycznie sprawdzić, co koleś może potrafić, więc gdzieś tam na początek dopiero go testujesz, nie? I w trakcie tego, wiesz, nie idziesz na całość, więc jemu gdzieś tam jest łatwiej, nie? I już przez to na starcie jesteś przegrany, nie? Jeżeli chodzi o Hidana. Tak, także no, z jednej strony dobrze, że go się tak pozbyli, no bo to był bardzo gość mocarny, nie? I co byś robiła za każdym walki, że o, jakaś postać fabularnie ważna, która nie może umrzeć, jak Naruto będzie z nim walczył i co? I za każdym razem Hidan będzie uciekał, no już będą znali jego umiejętności, więc średnio. No ale szkoda, że nie pokazali nam finalnie jakichś tych ich walk, nie? Gdzie mówię, to Yugi to nie na w tamtym momencie, nie na początku, tylko mogli zrobić nawet taki ark filerowy, za który raczej by się większość nie obraziła, typu łapanie tych wszystkich Jinchuriki, tylko takie naprawdę walka, a nie o, ja jestem Hidan i Kakuzu, przychodzimy po Yugito i koniec. I nagle scena, jak ona już nie żyje, jest tam przybita, ładnie była przybita, fajnie to wyglądało, tylko szkoda, że nie widzieliśmy środka nigdy. I nie wiem, czy kiedykolwiek zobaczymy. I pewnie nigdy nie zobaczymy. I wiesz, te walki nie muszą być stale duże, to można upchnąć w jednym, a nie oni zrobią filler z wszystkimi Jinchuriki, gdzie oni są w ogóle w jakichś białych zbrojach, jak samurajowie, i oni walczą właśnie chyba też z 10 okoniastym, tylko jakoś inaczej. Ja pamiętam, do jakiegoś odcinka używałem i Boże, to mogliście zrobić to inaczej, lepiej i wystarczyło, ale nie, bo zrobili, o, wymyślimy nowe rzeczy, zamiast użyć starych w dobry sposób, to oni to później używają starych, ale ta sama scena milion razy, ta sama scena jak Itachi masakruje klan Uchiha. Tak, o Boże. 20 razy w jednym anime. I to dochodzi już do sytuacji, kiedy wiesz, dzieciństwo Naruto znasz lepiej niż własne, nie? Ja ci powiem, o Boże, a propos przypominajek, znowu odejdziemy trochę od tematu, ale cóż, dobrze, bywa. Taki jest ten podcast, przykro mi bardzo. W każdym razie, no właśnie, ja zapisuję sobie dużo rzeczy. I od razu mi wpadł pomysł, jak rewatchowaliśmy to Naruto, że ja zrobię odcinek, że Naruto mogłoby być o kilkadziesiąt albo kilkaset odcinków krótsze. Bo, uwaga, uwaga, tam jest chyba już w 6 odcinku, jak się nie mylę, nie chcę mi się teraz odpalać tego Excelka, którego mam zapisanego. Jest przypomnienie kilku odcinków wcześniejszych, tak, Boże. W 6 z 5 odcinków poprzednich, jednego arku tego samego, a w ogóle chyba nie pamiętam, w 13 czy którymś odcinku, połowa odcinka, to jest przypominanie z poprzednich 12. Mówię, Boże, no oni są jacyś szaleni. Jak oglądaliśmy właśnie to Naruto, to ten Azji, pozdrawiam z jego, wysłał mi filmik z grą, gdzie ludzie oglądali Naruto i pili za każdym razem, jak jest przypominanie, za każdym razem, jak ktoś inny tłumaczy, co się dzieje na ekranie, czyli że o, ten ninja użył tego jutsu, bo coś tam, i nie pamiętam,
Co... A, i za każdym razem, jak nazwa techniki jest wypowiadana na głos, a nie w myślach na przykład. O Boże, te... Oni oglądali walkę Orochimaru z Hiruzenem i tam przez chyba 2 minuty już 5 drinów było, także... Co chwilę jest takie coś. I tego już się nie da odzobaczyć, jak Ryu czujesz to. Nie? Ale akurat krzyczenie nazwy Jutsu to jest dla mnie chyba jeden z największych idiotyzmów, jaki jest w Naruto, naprawdę. Ale ja muszę zapamiętać, Eliasz, please, teraz jak Ryu czuję, bo przy walce z Haku Kakashi powiedział, że Naruto, ty głupi jesteś, wbijasz tak na środek walki i krzyczysz, a tak nie powinno się robić, bo element zaskoczenia, mogłeś cichacza kogoś rozwalić. I teraz... Muszę być czujny. Czy Kakashi 12 odcinków później nie robi na głos Raikiri, patrz tutaj, będzie lecimy na ciebie, nie? Więc muszę zobaczyć, że tak nie robi. Ale to śmieszne, że mówią, ej, efekt zaskoczenia, po czym Naruto, chuj kurwa klony, Rasengan, dawaj, lecimy. Nic więcej nie potrzeba. Boże. No, taka jest prawda. No taka jest prawda, niestety. Wracając do Hidana. Chłop jest też olany pod tym względem. Jak ten trochę. Nie ma w ogóle chyba, nie chyba, tylko na pewno, nie pokazał nam ani jednego uwolnienia jakiegoś, że umie, nie wiem, jakiekolwiek jutsu. Wiesz, tak, nie było mu tak za bardzo potrzebne, bądźmy szczerzy, ale jedyny jutsu, którego użył, to jest ten właśnie jego przemiana. Ten krąg to w ogóle jest z jutsu, trójkątem. Bo on nawet nie wiemy, czy on tam czakrę wykorzystuje jakkolwiek przy tym. Czy to wiem? Znaczy, no nie wiem, na fandomie jest, że niby to jest jutsu, więc prawdopodobnie tak, bo jeszcze chyba ma nazwę japońską, więc domyślam się, że to jest jutsu, ale no to jest jedno. Jedno na postać. Pokonał 3 osobników, bo Niu, Gito, Whistola i Asume, a widzieliśmy, no był całkiem ważną postacią, bądźmy szczerzy, w sensie możemy go nie lubić, możemy go nie lubić, był epizodycznie, to prawda, możemy bo na kilka lubić, odcinków, ale no był jakby ważną postacią, nie? Zabił jedną z ważnych postaci tak. I jeszcze był w Akatsuki, żeby no chociażby zbierać ogoniaste i zrobił to, pokonał Niu, Gito, więc był dość ważną postacią, ale tak jak na to, że Akatsuki było takie OP, najlepsza organizacja, to no to jest słabo przedstawione troszeczkę, nie? No i troszeczkę to bardzo ładne określenie, jeżeli chodzi o niego, jak troszeczkę mówisz. No bo na przykład weźmy pod uwagę chociażby sam jaszinizm, nie? W sensie wiemy, że istnieje. Wiemy, że coś tam istnieje jaszin, ale jak ja robiłem o tym odcinek, dzisiaj go oglądałem, to 3,5 minuty mogłem o tym rozmawiać jako z rzeczy z anime, a resztę musiałem wyszukiwać poza, żeby zobaczyć jakieś inspiracje Kishimoto, żeby od czego to się wzięło, nie? Także to trochę problem. Ja w ogóle nie kojarzę, kiedy... Nie kojarzę nic kompletnie, co by było tłumaczone w anime na temat jaszinizmu. Nic to znaczy, kompletnie z anime. Ja w sensie oglądałam twój tam... odcinek, więc coś tam, wiesz, czaję, ale z anime nie pamiętam wiesz, nic. Ja mówię, że tu powiedziałem o 3,5 minutach wszystkiego, łącznie z tym, jak działa sam proces, żeby on się stał tym czarnym Hidanem, tak? W sensie, że krew musi i tak dalej, więc to pewnie zajęło 2 minuty, a to, że istnieje jakiś jaszin, nie wiemy, jaki trzeba przejść... No, coś tam, jakiś rytuał czy coś, żeby stać się tym nieśmiertelnym, to tam zostało trochę w Boruto porzucone, bo pamiętam, jak robiłem ten odcinek, był jakiś tam Ryuki, gdzie on mówi, że trzeba zabić ileś tam osób i wtedy może stanieś się nieśmiertelny, ale nie było potwierdzone, bo on tego nie zrobił, więc tam wszystko jest totalnie takie zagadkowe. Z jednej strony spoko, bo wiesz, zagadkowość, wow, to ciekawe jak to wygląda, ale z drugiej strony mogliby coś tam troszeczkę powiedzieć, nie? Właśnie, to jest kolejna kwestia, która mnie boli, że nie poznaliśmy historii Hidana ani trochę bardziej, bo ty w tym swoim odcinku właśnie tam wyszukałeś informację, że jeżeli już wchodzisz w tę religię, no to twoje dziecko również musi należeć do tej religii. Coś takiego mówiłeś na swoim odcinku. Tak. I ja na przykład jestem ciekawa, no bo kurde, ja strasznie lubię Hidana i ja jestem bardzo ciekawa jego historii. I czy... Jakby, wiesz, jak on wszedł w te religie? Czy Hidan się na przykład wywodzi z rodziny, w której wszyscy należeli do tej religii? Ciekawe. Czy on jakoś sam się zainteresował tym jaszinizmem, nie?
No, nie ma nic kompletnie na ten temat, a mnie to na przykład interesuje bardzo. Nie wiem, jakie są, musisz wiesz, sobie jakie sprawdzić, są powody, które go pchnęły, no nie, do tej religii już muszę mówić. Nie, chciałem ci przerwać, bo być może to się gdzieś tam znajduje w databookach. Nie wiem, aha, czy czytałaś, próbowałaś, bo na przykład o Kakuzu też jest coś tam napuknięte, na przykład, że chyba w anime było tylko i w mandze, że o, walczyłem już z ninja z Konohy i nazywał się Hashirama Senju. No to tak, koniec, no. Ale na przykład trochę więcej historii jest już napisane w databookach o nim, nie? No. Więc to nie jest dużo, tam są chyba 2-3 zdania, ale cokolwiek jest napisane, wiesz, że on był w więzieniu, że on walczył z tym Hashiramą, później się wkurzył, ukradł techniki, pozabijał tam niektórych, ukradł serca, no to już coś tam mówi, nie? Także być może z Hidanem jest podobna kwestia, domyślam się, że to jest strona po stronie, więc może... ale nie jestem pewien. A co do mojego odcinka, to wiesz, ja wykorzystywałem rzeczy, bo ja tam czytałem z 10 różnych stron. Pamiętam, no, bardzo mocno się przygotowywałem do tego, a wybrałem tylko kilka, bo niestety jaszczyzm nawet w realnym życiu jest też bardzo, ale to bardzo ciężko dostępny. Tam nie ma żadnych ksiąg chyba z tego, co kojarzę, tylko wszystko jest przekazywane ustnie, więc ciężko znaleźć takie stuprocentowe informacje, że jest takie i takie i takie. Mi się zdawały, że te są ok, więc te je wprowadziłem, ale tam w komentarzach ludzie pisali, a ja tam jestem jaszczynistą, coś tam robię, moja żona też tam, dzisiaj czytałem jakiś komentarz, gościu pisał, więc on miał trochę inne perspektywy, ale to nigdy nie wiadomo, kto ma rację, bo nie masz jakby takiego typowego, to jest prawda i tyle, nie? Więc nawet jeżeli powiedzmy, że ja się nie myliłem i akurat trafiłem w tą wersję, którą używał Kishimoto, no to i tak za bardzo nie dowiemy się, jak to było, nie? Z tym Hidanem chociażby. Wiesz co, ja swego czasu dużo czytałam o Hidanie, no nie? Bo interesuje mnie jego postać, to gdzieś tam się kiedyś próbowałam zagłębiać. Nie wiem, czy dotarłam do wszelkich databooków, w których cokolwiek mogło o nim być, ale do wszelkich informacji, jakich dotarłam, to nie było kompletnie nic na temat tego, co mnie właśnie interesuje. A też już nie pamiętam, w którym momencie, jak zaczęłaś mówić, ale przypomniało mi się, że chyba na waszym podcaście o antagonistach, czy gdzieś Nekon chyba wspominał, że Kishimoto w ogóle mówił, że Hidan jest chyba jego ulubioną postacią, czy coś takiego. Ja też nie dotarłam, oj, do takich informacji. Jest... Nekon źródło, proszę. Ha, no łatwiej. Tak, to można, wiesz, to jest dużo rzeczy, które się powtarza. Tak samo gadaliśmy ostatnio w podcaście o tym Byakuganie, że mówiłem, że chyba było powiedziane, że jest najsilniejszy, ale ludzie powiedzieli, że nie, Kakashi powiedział, że czasami Byakugan jest bardziej użyteczny niż Sharingan. Tak, właśnie czytałam komentarze potem. No właśnie, i no, dojdziemy do tego, jak będziemy rewatchować na pewno, więc tutaj jest poprawka, ale widzisz, tam jest dużo takich... rzeczy, gdzie ktoś coś powiedział i chyba tak było, ale wiesz, nikomu się nie chce tego sprawdzać za bardzo. No tak, tak. Ja też powtarzałem wiele takich rzeczy, nie? No chociażby z tym Byakuganem, ale ile osób powtarzało, ja mam chyba filmik z 4 lata temu, teorię Madara versus Uchiha, że Itachi został zabity, żeby nie zakończyć wojny w 5 sekund na Madarze, bo on jest taki silny, jest niezniszczalny, że on rozwali wszystkich. To ja mówię, teraz poproszę źródło. Nikt mi nie wysłał do dzisiaj. Później szukałem tego, bo ktoś tam powiedział, a w wywiadzie jakimś, to zacząłem szukać. Tam poszedłem już chyba nawet na 3 stronę na Google, tak? Patrzcie, jak się poświęciłem. Po angielsku szukałem wszystko, cokolwiek bym mógł znaleźć. Nigdzie nie było takiej jasnej odpowiedzi, że tak było, tylko w fandomie, nie no, Itachi by pokonał, nie, Itachi by nie pokonał. I takie spory, nie? I no co, jest takich wiele rzeczy, które są powtarzane, a finalnie... No ja w ogóle też, odchodząc totalnie od tematu, pisałam to pod twoim odcinkiem, ale mogłeś tego nie zauważyć, bardzo jest spore prawdopodobieństwo od Eidarze, że na przykład też było tak mocno nahypowane nazwisko Deidary w fandomie, jakoby miał na nazwisko Douhito, że spora część osób uważała, że to jest, wiesz, kanoniczne, nie? Także niektóre rzeczy są tak nahypowane, że serio się w nie wierzy, tak jak ty uwierzyłeś w to... Tak jak ty uwierzyłeś w to, że było mówione, że ten Byakugan jest silniejszy od Sharingana, to tak samo, i to już było, Jezu, ile lat temu to było tak mocno nahypowane to nazwisko. I wiesz, na wszelkich forach wchodziłeś, jak ma na nazwisko Deidara? Wszędzie Douhito, Douhito, Douhito. Także strasznie, strasznie to było napompowane. A ty domyślam się, że możliwe, że
też gdzieś powiedziałem jakieś złe, ten, złe nazwisko, bo wiesz, Naruto fanu było robione, okej, to musi być prawda, cyk, lecimy. To znaczy, nie, 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 wiesz co, ty jakby pisałeś, miałeś ten odcinek o ciekawostkach z Deidarą i tam nie padło totalnie nic, ja dopisałam jakby kolejną ciekawostkę po prostu w komentarzu od siebie. Aha. No. A, i napisałaś, że on ma tak, że on ma tak na nazwisko, tak? Nie, że napisałam, tak że kiedyś w fandomie było tak mocno hype'owane, że ludzie myśleli, jakoby miał tak na nazwisko. To taką anegdotkę walnęłam w komentarz. Okej. Okay. No to jest takich, no sporo jest takich rzeczy, nie? Bo ludzie chcą i jak będziesz gadał 1000 razy gdzieś tam na forach, nikt tego nie będzie sprawdzał, to już jest prawda. Tak. Także, no. Wracając do Hidana. Tak, tak. Co tam jeszcze nam zostało? Co jeszcze? Ja jestem w ogóle ciekawa jeszcze, co ty sądzisz o podpinaniu Hidana pod osobowość dysocjacyjną, to się nazywa? Dysocjalną, o, osobowość dysocjalną, co? Przepraszam. W sensie, no, że jest socjopatą, o. Ale on, w sensie to wszystko zależy, no bo widzisz, znowu nie mamy za bardzo... znowu nie mamy za bardzo informacji, ale znowu, jeżeli wziąć ten mój filmik i patrząc na to, co ja tam wgadałem za głupoty, co znalazłem w internecie, no to niekoniecznie. On mógł być po prostu tak w religii, w tą religię taką zapatrzoną, że na niego to coś było naturalnego, nie? W sensie, że on nie robił nic złego. A nawet on w sumie mówił, że on ratuje ludzi, nie? Czasami, że... poświęcę cię dla Yashina, bo cię tam... Nie wiem, czy padały takie słowa, znowu nie chcę powiedzieć, że jak jest tamtym, z Byakuganem. Ty, dwóch typów podcast ma ten, Mount Everest, to my będziemy mieli Byakugany. Że nie wiem, czy wiesz, co chodzi, nie wiesz pewnie. Znaczy, ja słucham dwóch typów podcast, tak. A, no i oni u nich się nazywa Mount Everest, jak puszczą jakiś nieprawdziwy fakt i zaczną gadać o czymś, bo kiedyś gadali właśnie o Mount Everestie i zapierali się, że tak jest bodajże, a tak w ogóle nie było, to u nas jest tak z Byakuganami, tak. To żeby tak, to dzisiaj jest to są Byakugany, jak mówimy. No i w każdym razie, on niekoniecznie musi być socjopatą, tylko w jego mniemaniu robił coś dobrego, tak? W sensie on ratował tych ludzi, sam odczuwał ten ból, który czasami mu się podobał, ale to, nie wiem, no to ciężko się tak postawić w jakiejś roli osoby, której w ogóle jesteś odwrotnością, nie? Ale no z drugiej strony wielu z ludzi prawdopodobnie wierzy w Boga stąd i ma takie, o Boże, to musi być prawda, to postawcie się w roli tego typa, który, dla którego prawdą jest zabijanie innych, bo ratujesz ich od jakiegoś tam, nie wiem, bólu czy cokolwiek, czy od życia, które jest cierpieniem, więc ja zabiorę sobie twój ból, czy coś takiego, no. To może brzmieć ciężko z perspektywy osoby, gdzie sobie siedzisz przy komputerku i nic nie musisz robić, nie? Ale jak ktoś ma jakieś mocne poglądy, nie mówię, że one są dobre, no to wiesz, on może być bardzo tak mocno w tym, że dla niego to jest prawda i on będzie to robił i to wcale nie musi znaczyć, że on jest jakby zły, po prostu jest po drugiej stronie barykady. Tak samo, o właśnie, z Haku było inna sprawa. Wiesz, Haku walczył z Naruto i całą paczką, ale no ja w życiu nie powiedziałbym, że on jest na przykład zły, bo on sam mówił, że dla niego on nie chce ich zabijać na przykład, nie? Tylko po prostu on stoi po drugiej stronie. I mam wrażenie, że z Hidanem jest coś takiego podobnego. On jest dla mnie też całkiem spoko antagonistą. Nie powiedziałbym, że najlepszym, bo jego motywy są jakie są, ale jakby są trochę uzasadnione, tak? No to on jest po prostu takim Hidanem. No nie wiem, ciężko myśleć jakieś inne. No bo to tak analogicznie, tak naprawdę. Hidan sam w sobie, nie? No, tak analogicznie do wiary katolickiej chociażby, no nie? Masz dekalog i po prostu stosujesz się do tego i nie myślisz, tak, czy to jest moralne, czy to jest niemoralne. Po prostu masz dekalogu, więc się stosujesz. Więc ja właśnie, ja też to tak podpinam, nie? Że jakby jego zachowania wynikały z jego wiary, a nie z jakby z niego samego. Tylko to też jest takie, czy gdyby na przykład już... Dobra, hipotetycznie, że jest tym socjopatą i czy gdyby nie był, to czy zainteresowałby się tą wiarą? Ale tutaj znowu dochodzimy do tego, że nie wiemy, w jaki sposób Hidan jakby zainteresował się tą wiarą, więc... Jeżeli,
takie gdybanie. Jeżeli tak jak mówiłaś, on zaczął od zera, w sensie miał rodziców, joshinistów, no to już mamy trochę uzasadnienie. To wystarczy, został wychowany przez swoje środowisko w ten nie inny sposób. Jakby, jeżeli byście byli wychowani w innym miejscu od zera, to też byście mieli trochę inne przemyślenia, albo w ogóle całkowicie odwrotne, nieważne jakimi ludźmi jesteście. No po prostu, życie was do czegoś tam zmusi i tyle, no co ja mogę powiedzieć więcej, no jesteśmy mało doinformowani, bo nie mamy skąd czerpać tych informacji, tyle. Tu można mieć różne teorie, kto chce powie swoją rację tak naprawdę, jeżeli powiesz, że on jest socjopatą, bo coś tam, to może być, no dobra, no to jest socjopatą, bo coś tam, albo się zgodzisz, albo się nie zgodzisz, ale powinno się na tym kończyć, nie będziemy teraz się kłócić, bo nigdy nie znamy prawdy, chyba że ciśnimy o to, a zapytamy i on powie, o, jest, koniec. No to wtedy może okej. Okej, czyli w sumie bardzo mocno się zgadzamy w tej kwestii. A co, myślałaś, że powiem, o, głupek, i zabiję tylko. No, myślałam właśnie, że mi rzucisz, że tak, jest socjopatą i że wtedy sobie podyskutujemy trochę więcej na ten temat, bo ja będę gadać, że nie, bo to wiara, ale no, wyczerpałeś wszystko, co chciałam powiedzieć. Nie, no, prankowałem, tak naprawdę to David. Nie, no taka jest prawda, nie? Miałaś mnie za 2 IQ playera, co mówi tylko, ej, dobra, wszystko jest tylko albo czarne, albo białe, no nie ma tak. Chciałam po prostu, wiesz, podsycić jakikolwiek konflikt tutaj między nami, no ale tak. Niestety się nie udało no właśnie, tym razem. Właśnie jak pisałem do ciebie przed pierwszym podcastem, to akurat był bezpieczny dość temat, bo był słabo rozwinięty, chociaż gadamy o Hidanie, który jest podobny, nawet chyba mniej niż Kekkei Genkai, oczywiście. Ale wiesz, jakby Kekkei Genkai to było takie bardziej na zasadzie wiedzy, nie? Tutaj masz jednak bardziej takie opinie twórcze jednak. No, to ja chciałem, to już w ogóle jak do ciebie napisałem po prostu, nie wiedząc w sumie, jaki jeden temat nagrywać, to na początku miałem takiego trochę, dygałem się, bo biegałem się, żebyś mi wyciągać jakieś fakty, których ja w ogóle nie pamiętam. Jak nagrywaliśmy kilka Q&A'ów i pamiętam, a wtedy co ja w jasne anime zrobiłem, że nikt się nie angażuje, to mi taki, że coś, a wtedy ten, a ja takie... O kurde, i blokada, co teraz? Szybko wymyślamy coś tam. No, ale akurat padają takie póki co tematy, że jeszcze nie mam za co cię tak, wiesz, pociągnąć za język. Widzowie, dawajcie tematy, w których będziemy mogli się kłócić. Tak, i chcecie tak, mieć bardzo drugie, proszę. Drugi odcinek, kurde, z którym to było? Co z Nekonem krzyczyliśmy po prostu na siebie? To wiecie co robić, nie? To co, podcast o kobietach razy A ja widziałam w ogóle ten komentarz i tam ktoś napisał, że o siateczkach Hanko byśmy nie pogadali, a że jak to byśmy nie pogadali? Właśnie byśmy pogadali. Właśnie byśmy pogadali, seksualizacja kobiet, byśmy czy, pogadali. Czy zajebiste. Tak, jeszcze by wyszło, że powiedzielibyśmy dosłownie to samo. Dobra, wracając do Hidana. No, ja mam w sumie takie ostatnie pytanko. Hidan żyje, czy nie żyje? Ach, to samo chciałem zadać. To samo pierwsza. Według mnie nie. No. Kurde, bo teraz... to samo masz ten zdanie? Nie wiem. Bo... Kurde, teraz ciężko mi powiedzieć. Powiedziałem w tym, czym jest... Nie, albo w ciekawostkach też powiedziałem, że... Nie, w jaszynizmie powiedziałem, że jedynym znanym sposobem na to, żeby nie żył, to jest brak pożywienia. I teraz nie pamiętam, skąd wziąłem tą informację. Nie chcę powiedzieć, że skoro ona tam jest, to jest prawdziwa, ale domyślam się, że sam z głowy jej nie wpisałem, więc albo tak było może w databookach, albo po prostu ktoś napisał w fandomie i ja to przepisałem. Nie wiem, ale jeżeli brać pod uwagę, że tak jest, no to nie widzę jednej opcji, że on nie żyje. W sensie, no moim zdaniem nie żyje, no bo... Albo... No nie, według mnie nie żyje po prostu. Umarł z głodu, no tak. Umarł z głodu, dobra. No jakby ja zadając to pytanie miałam podobną hipotezę, no, jeżeli chodzi o odpowiedź, czy tam tezę, przepraszam, że po prostu no, nie zabija, to nie żyje, nie? No bo nie składa ofiary, więc ten jego Yashin nie ma go jak błogosławić tą jego nieśmiertelnością. Plus, po co on miałby żyć tak naprawdę? W sensie w Boruto to wszystko już zaszło do tak kolosalnych... Po prostu nic nie to, co się tam dzieje w tym Boruto, to już jest kosmos, nie? To już nie jest świat Shinobi, to już jest kosmos. Tak. Więc po co ten Hidan miałby żyć, nie? I tak by nie wrócił.
No tak, ja też nie pamiętam, czy kiedyś o tym mówiłem, gdzieś tam na live czy coś. Nawet załóżmy, że on żyje. I jakimś cudem, nie wiem, poskładał się zębami sam z siebie, nie? No. Bo on przecież głową może ruszać, to jakoś się poskładał. Załóżmy, albo ktoś go odkopał, nieważne. Tylko no co on by zrobił? On by co najwyżej 5 cywili zabił jakiś, nie? Ale jeżeli, nie wiem, ktoś z Konohy by się dowiedział: ej, Hidan żyje. To wszyscy znają jego tak, umiejętności. I każdy już wie, co robić. Podchodzi Naruto, na liścia go gasi po prostu, nie? To jest. To on by nic nie mógł już zrobić. No zauważcie, że sama wojna Kakuzu walczył z Hashiramą. To jest tylko powiedziane, walczył. Nie wiemy, co zrobił. Może dostał liścia i też się poskładał. Ale tyle. Walczył z Kakashim i no Kakashi miał problemy, a nie walczył tylko z samym Kakashim, i z Chojim, i z Ino, po prostu za szyję ich złapał i miotał nim jak szatan, nie? I co zrobili z nim na wojnie? On po prostu został chyba tam w jednym odcinku poskładany jak leż, przez Chojiego przygnieciony, dobra, elo, po tobie. Więc z Hidanem byłoby na pewno to samo podczas wojny, to jestem pewien, a jeżeli zrobiliby mu oddzielny ark, to żeby on nie był plotholem i jakimś dziwną sytuacją, to on musiałby walczyć z jakimiś naprawdę leszczami, takimi no-name'owymi, typu Maciek lat 12, uczy się grać w piłkę i go zabił Hidan, bo mu nie podał, czy coś. Nie wiem. No, on nie miałby co za bardzo zrobić, nie? I też, bo robiłem ciekawostki, to było coś typu: a, Kakuzu powiedział, że skoro nie został wskrzeszony, to znaczy, że ciągle żyje. No ale ja nie pamiętam konkretnych dat, ile minęło, ale z tego, co kojarzę, to od momentu, powiedzmy, zabicia Hidana do wojny, tam nie minęło zbyt dużo czasu, więc można powiedzieć, że on nadal żył w tamtym momencie, ale to nie minęło aż tak dużo, nie? No, no to był początek Shippudena, no to, to ja myślę, że właśnie koło roku mogło minąć, tak mi się tak? wydaje, no bo jednak wiesz, Shippuden się zaczął jak tam Naruto miał też 16 lat bodajże, a się skończył jak miał 18 chyba, tak? No to w sensie wojna się skończyła jak Naruto miał 18, więc powiedzmy, że ta wojna się zaczynała jak mieli te 17 i nie wiem, ile ta wojna mogła trwać tam, nie? No czekaj. A, nie mam ten. Nie mam informacji z tego, ze strony, kiedy Hidan mógł sobie umrzeć, ale w sumie to robię taki myk. O Jezu, Naruto. Uwaga. Uwaga. Pierwszy raz chyba na podcaście gadam. Raczej gadam i wyszukuję. W wieku 22 lat Hidan został ubezwłasnowolniony, a Naruto w Shippudenie miał 15-17 napisane, chociaż to nie wiem, jak to jest liczone, bo na pewno miał 18, przecież skończył wojnę 9 października. No właśnie. Więc no nawet jeżeli 15 licząc, no to musiało minąć tak no co najmniej z rok. No to nie wiem, to przez rok już dawno był umarł głodu. Też tak myślę. No nie wiem, nie wiadomo. Po prostu. Ale skoro jest napisane ubezwłasnowolniony, no to prawdopodobnie jest. Nie, to wiesz co, bo ja chyba też to kiedyś sprawdzałem i to jest chyba w databooku tak napisane, okay, że no. On nie śmierć, tylko właśnie ubezwłasnowolnienie. Więc prawdopodobnie Kishimoto zostawił sobie po prostu otwartą furtkę. Której już nie wykorzystam. Przynajmniej mam nadzieję, że nie wykorzysta. Tak, właśnie. Dodajmy to, że co ciekawe, to my tu narzekamy, że mało wiadomo o Hidanie, ale ani ja, ani Ksołka, pewnie Nekon by też się zgodził, że dobrze by było, jakby go po prostu nie pokazywali na nowo, bo by go zepsuli pewnie. W sensie, jakby to jeszcze był gdzieś tam początek Boruto, gdzie to by miało ręce i nogi, ale teraz po tym wszystkim, co się już w Boruto działo, to naprawdę już by było totalnie bez sensu. Zresztą po tym, co oni robią z tymi starymi postaciami z Shippudena w tym Boruto, to pewnie by go zepsuli. No właśnie, ja na szczęście skończyłem. Dobra, nie będę mówił, nie będę spoilerował. Dzisiaj, ale jak to nagrywamy, jakby to słuchacie, to już kilka dni temu, ale dzisiaj był po prostu najgorszy odcinek Boruto. Ja wiem, co się w nim działo. Jeszcze go nie oglądałam. Nie chcę go oglądać, bo ja wiem, że ja będę ryczeć. A, w ten deseń, czyli dobry. 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 Nie wiem, czy dobry, okay. No ale będę ryczeć. No, w sensie jakościowo buja, tak? W sensie tak coś powiedz. No dobra, no ale no to trzeba powiedzieć, że nawet jeżeli tam miałby zostać wskrzeszony, to nie mógłby mieć jakiegokolwiek podejścia do tych postaci, które znamy.
No chyba, żeby znerfili je na te potrzeby, co się działo oczywiście Naruto, no ale no, to jest psucie po prostu postaci, które już sobie odeszły i jest git. No o tym gadaliśmy dużo razy, nawet z Nekone, tak samo jak gadaliśmy, że no, nie wiem, Jiraiya umarł, to fajnie jakby go nie ruszali. I co się ruszyli. Działo niestety. Tak, i ruszyli. I z tego co pamiętam, bo ja nie oglądałem tego, już zdążyłem skończyć Boruto i nie wiem. Nie wiem na których to odcinkach było, ale niedaleko po tym jak ja skończyłem. I grałem chyba jeszcze wtedy w Naruto Online i streamowałem i cały czas mi pisali: ty Eliasz, bo teraz jest ARK. I no nie chcę spoilerować dla tych, którzy nie oglądali, ale jest, że był ARK i tam się działają takie rzeczy i w ogóle. I to się zaczyna, super, oglądaj. A za tydzień mi piszą: Jezu, jak to zjebali. Także nie wiem, jak to. Fakt, nie wiem, jak fakt. To oceniać, bo. No właśnie, bo to pewnie opinie są różne. Niektórzy mówią, ale super, a niektórzy mówią. Nie, ja totalnie jestem za tym, żeby nie tykać już tych postaci, które odeszły. Tak. Bo też na przykład ludzie tam gadają, że czemu nie przedstawić Saradzie na przykład historii Itachiego czy coś, a ja sobie myślę, kurde, po co już tykać tego Itachiego, w sensie Itachi miał takie dobre zakończenie w tym anime, już nie tykajcie go, proszę. To teraz 21 raz, bo w Boruto jeszcze nie było, przedstawić jak on zabijał klan Uchiha. Ej, ale właśnie w Boruto nie ma właśnie takich, wiesz, retrospekcji. W Boruto jak masz odcinki na mandze, to nie wracają do tego, o dziwo, tylko idą z tą fabułą. Także tutaj akurat Boruto plusuje względem Naruto i Naruto Shippuden. No, pewnie niektóre rzeczy robi lepsze. Ja wczoraj miałem też tam dyskusję na Discordzie, bo goście pisał, że o, jakbyś oglądał Boruto, to byś powiedział, że jest lepsze niż pierwsze Naruto. Oj, ja mówię, jakby, no wszystko zależy, ale jeżeli tworzysz anime, ja to powtarzam za każdym praktycznie razem, ale jak tworzysz anime zaczynając od gówna, żeby dojść do czegoś fajnego, no to jest zły kierunek, to jest odwrotny kierunek do takiego, jakiego powinien być. W sensie, on mi tam powiedział, że no w pierwszym Naruto jest dużo filerów, które były słabej jakością. No jak się zgadzam. I w momencie, w którym mogłeś dać na bieżąco, to mógł być problem. Ale dzisiaj nie musisz ani jednego go obejrzeć, nie? I jeszcze w dodatku, no, to zaczęło się dobrze, bo Naruto do tam prawie 120 odcinka, czy nawet 120 chyba 5, ma kilka filerów. A reszta to jest naprawdę, no cały czas się coś dzieje, tam jest sieka, nie? Mroku od ciula, a nie, że zaczynasz od czegoś słabego. Nawet ostatnio na TV Gry, no nie wiem, wy dostaniecie to we wtorek, to już może ostatnio, to już nikt nie pamięta tego materiału, a Arash nagrywał, że mówił coś tam, że to tak jakby powiedzieć, że o, ten serial jest słaby, ten pierwszy i drugi sezon, ale w trzecim to się będzie działo. To jest zajebista recenzja, naprawdę fajnie, że wtedy też tam obiecałem, że chyba już 4 czy 5 lat Boruto ma. I ludzie mi piszą, o, obejrzyj tylko na oparte na mandze. Mówię, a, czyli 28% anime mam obejrzeć po 5 latach. 60 kilka odcinków, nie? Więc nie twierdzę, że to, co teraz się dzieje, przebija Naruto Shippuden czy Naruto. Być może. Ale to i tak na razie prawdopodobnie jeszcze nie oznacza, że to jest lepsze niż pierwsze Naruto, czy początki chociażby Shippudena, bo wiadomo jaka była wojna, czyli pół Naruto Shippuden była średnia. Ja szczerze nie powiedziałabym, że Boruto może jakkolwiek przebijać Naruto, czy Naruto Shippudena. Moim zdaniem pierwsza seria była w ogóle najlepszą serią, ale może to jest kwestia tego, że ja nie czuję tego klimatu, który jest w Boruto, w sensie tych narzędzi ninja, tych kurde odsuckich wszystkich i tak dalej. Może to jest po prostu kwestia tego, że ja za bardzo chcę, żeby to dalej była seria o ninja, ona przestaje nią być. Po którym może... 20 odcinku pierwszego Naruto? Nie no, może trochę dalej, w sensie, to nie, no, w pierwszym Naruto się kończy mniej więcej. I może przez to jakby się dalej trzymam tego, że pierwsza seria była najlepszą i nie dociera do mnie, że Boruto może być lepsze, a może jest, może po prostu mam jakiś spaczony pogląd na to, nie wiem, może to nostalgia. Jesteśmy zamknięci w bańce nostalgii i przekonań, już kiedyś było, teraz to już nie będzie. Chociaż, nie, no to już nawet padało przecież przy Naruto, Shippuden, zanim Boruto wyszło, że no Naruto się skończyło na pierwszym Naruto pod tym względem, że to już nie jest walka ninja, podstępy, taktyka. No czasami się zdarza w Naruto Shippuden, można sobie przypomnieć takie momenty, ale to już później, to już w ogóle są tam no, megazordy, nie wiesz, walka Susano, jakieś potężne ręce Hashiramy z Mokutona, ogoniaste bestie, to wszystko, no tego jest po prostu...
To nie jest porównywalne. Ja nie jestem w stanie tego zdzierżyć. To znaczy, no ja niby... Ja no, bardzo lubię Naruto, no kurde. Obejrzałam całą serię kilka razy, nie? Ale jestem bardzo niezadowolona, że to poszło w tym kierunku, zamiast żeby to się trzymało tego... tego, od czego się zaczęło, nie? Czyli tych shinobi, to zaczęło to iść w taki... Ja rozumiem, że to ma być shounen, że tpasz się po prostu przy tym odmurzyć, ale też bez przesady, no nie? No właśnie, Naruto, cytat, uwaga, szary się robi, nie będzie chciał się tego mutować, zapomnę pewnie, tylko to nie będę, to tylko powiem, żeby wam zwizualizować, że Naruto jest trochę jak mój kanał, ja bym chciał ruszyć wszystkiego po trochu. I w którąś stronę iść. I Naruto trochę tak robi, bo on wszystko pokazuje. Co jest tylko możliwe, to Naruto chociaż tego tknie i tylko część albo przyjmie i będzie to kontynuował, albo nie. I tak jest, no jest po prostu w Naruto. Tutaj powiedz, o, to jest ninja, ale później już tak to ewoluowało, że jest, Boże, siema, to lecimy na Megazordy. I od teraz Megazord to jest średni i musicie przebić to jakąś jeszcze mocniejszą technikę. Skalowania prawie tam nie ma, po prostu jest do tego arku to jest potrzebna taka siła, to robimy taką siłę i to ma wyglądać tak i tak. I raczej tam się nikt nie zastanawiał nad tym, że o, tutaj ma być powolny progres bohatera, tylko psz, tak jak wpisałem sobie w odcinku. Tam początek był, że Zabuza walczył z Kakashi, złapał w bańkę, tam to wodne więzienie. Tak, i tam Sasuke z Naruto dostawali w pierdziel, no wiadomo, podstępem coś tam zrobili, no ale to było trudne, bo tam walczyli z klonem, nie? Mhm. I o Boże, jak ciężko. A później, tam, nie wiem, może tydzień później w świecie Naruto, Sasuke po treningu wchodzenia na drzewo soluje chyba 6 klonów Zabuzy, po prostu ich przecinając, jak gdyby nigdy nic. Mówię, szybko się rozwinąłeś, kolego, nie? I tak jest w Naruto z odcinka na odcinek, nawet już w pierwszym arku, po prostu Naruto też. Z odcinka na odcinek to jest kompletnie 10 razy lepsza postać, nie, niż była. Więc tam balansu w ogóle nie ma i to nie jest tak za bardzo planowane. Tak samo jak jeden z widzów, gdzie oglądaliśmy razem, powiedział, bo ja zapisałem tam jedną rzecz, że na przykład spoiler do chyba 14 czy 15 odcinka pierwszego Naruto, uwaga, że jak Kakashi zabił Haku, który wskoczył przez Zabuzę, to ja napisałem, że coś tam, nie wiem czy tak było, ale w bardzo podobny sposób, prawie identyczny, zginęła Rin, też z ręki Kakashiego. I on powiedział, no implikowanie, że Kishimoto cokolwiek planował w tej serii, to trochę naciągana opcja i trochę tak jest w tym Naruto. Że tam mało co jest planowane. Są rzeczy, ale takie... Ale w sumie byłoby to ciekawe, jakby miał już to tak szybko zaplanowane, nie? I że, wiesz, tam Kakashi zabija tego Haku i ma jakiś flashback. W sensie tam nie jest prawie nic pokazane, nie? Po prostu coś... Nie, tam nie masz flashbacka. Kurwa mać. Nie ma. Nie ma flashbacka, że on ten... Być może w wersji już odświeżonej Naruto Shippuden, gdzie on walczył z Edo, może była, ale nie pamiętam. Ale nie było na pewno flashbacka. Wiesz, coś tam może takie momenty były zaplanowane, niektóre pojedyncze, no bo tam jest dużo takich perełek, których mogłaś lub mogłeś nie wiedzieć. Jak na przykład w pierwszych sekundach Naruto pojawia się Minato, ale nie wiesz, że to Minato. Gdzieś tam jest Rinnegan zrobiony, ale nie wiesz, jak on działa. Nie wiesz po co, a już jest pierwszym Naruto. Przecież jakby... Pomimo tego, że Kakashi jest z buta jakby taką śmieszną postacią, można powiedzieć, nie? Zabawną czasami, to jak już go znasz, to masz te przebłyski, że on z jakiegoś powodu jest smutny, pomimo, że się uśmiecha, nie? Że on cały czas o Obito gada, ale nie wie, że to jest Obito. Mój kolega tutaj jest zapisany na tym memoriale, ale nie wie, że to Obito. I wiesz, coś tam z tym kotem, że o, przepraszam za spóźnienie, ale czarny kot przebiegł mi przez drogę życia, coś takiego było, nie? Chociaż nie wiem, czy spolszczone, nie, po prostu nie zostało tak wyolbrzymione. Po angielsku jest chyba tak normalnie to napisane. Więc może niektóre momenty były zaplanowane, a może po prostu to było tak, że o, to teraz nie mam pomysłu, jak zabić tą Rin, to ja zrobię tak samo, jak było z Haku. Nie dowiem się.
No dobra, tu mieliście cięcie. Ksołka, wyjaśnij czemu. I dlaczego nas nie widać? Nie no, przykro mi widzowie, ale mój stary jak świat telefon niestety nie wytrzymał presji dzisiejszej tak długiego podcastu i stwierdził, że wyłączy mi nagrywanie. I no niestety objawiło się to tym, że końcówka podcastu musicie już widzieć bez nas. Niestety. Jedynie do odsłuchu. No właśnie, żebyście nie tyskli za naszymi twarzami, to cześć. Nie, tak naprawdę to... I tak byśmy kończyli zaraz, bo ostatnie 10 minut chyba i tak odeszliśmy całkowicie od tematu. I też nie było już co do dodania o tym Hidanie, no bo hej, myślę, że wyjaśniliśmy to w tym podcaście, że nie ma za bardzo z czego bazować, a chyba dosłownie wszystkie tematy obgadaliśmy. Nie wiem, czy coś jeszcze było można powiedzieć. To tylko teraz jeszcze zaznaczę, że jak macie jakieś pytania do nas, konkretnej dwójki, albo do Nekona też, to możecie pisać. Ja sobie zapisuję je i ewentualnie poruszę, kiedy będzie można. Jak będzie można, to poruszę. Jak nie, to nie. Tyle. I ten temacik dla mnie i Aliasza, żebyśmy się mogli pokłócić przy czymś jeszcze. A, tak. Coś będzie kłócone. Ja bym musiał wtedy znaleźć taki moment, gdzie znowu będzie sytuacja, że ani Natalki, ani Stefanka nie będzie. Żebyśmy mógł krzyczeć. Żebyśmy mogli krzyczeć, tak, bo ono mnie po prostu... Ono zrobi mi Asuma versus Hidan. Dekapitacja głowy, do widzenia, koniec podcastu. Bo będę go budził ciągle. Więc co, to by było tyle w tym podcaście. Do widzenia Państwu. Do widzenia.